Sądzie Okręgowym w Katowicach rozpoczął się proces Magdaleny W., która zdaniem prokuratury w maju 2022 roku zabiła w Mysłowicach swojego 2-letniego syna. Działając w zamiarze bezpośrednim, zabiła małoletniego urodzonego 17 grudnia 2019 roku poprzez zatkanie jego otworów oddechowych i uniemożliwienie wentylacji. Magdalena W. została doprowadzona na rozprawę z aresztu. Przez kilka godzin płakała, odmówiła odpowiedzi na pytania sądu i prokuratury. Czy pani przyznaje się do popełnienia zarzucanego jej czynu? Nie. Nie przyznaję się do popełnienia zarzucanego mi czynu. Czy w dniu dzisiejszym chce pani składać wyjaśnienia? Nie, nie jestem jeszcze gotowa. Podczas śledztwa Magdalena W. zeznała, że zgon jej syna nastąpił najprawdopodobniej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Gdy kobieta spała, 2-latek miał bawić się ze starszym bratem. W niewyjaśnionych według niej okolicznościach jej syn stracił przytomność podczas zabawy z bratem na rozkładanej wersalce. Twierdzi, że próbowała go reanimować, ale pogotowie wezwał dopiero jej partner, do którego zadzwoniła w pierwszej kolejności. Prokuratura nie daje wiary podejrzanej w tym zakresie, obecnie oskarżonej. Całość zgromadzonego materiału dowodowego przeczy tej wersji, w szczególności opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, ale także zeznania innych świadków. Na pierwszą rozprawę został wezwany partner oskarżonej. Czy będą pytania zadawać? Komu? No, kobietę, świadków. Jako pokrzywdzony tak. Będzie pan w stanie mógł zadać pytania, ale nie na zasadzie bezpośredniej. Damian K. zdecydował jednak ostatecznie, że odmawia składania zeznań w tej sprawie. Kolejną rozprawę sąd wyznaczył na 22 maja.